W górach dzisiaj dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i podobnie będzie i w nocy, i jutro. Te dzisiejsze chmury to sprawka frontu atmosferycznego. Jest on rozległy, więc popada dzisiaj nie tylko w górach, ale też na przeważającym obszarze naszego kraju. Ten front przesuwa się z zachodu na wschód, w tej chwili przenosi opady deszczu. Miejscami pada mocno, tak jak na przykład dzisiaj w Katowicach, od rana ulewny deszcz. Przynosi także burze i to burze z gradem, jak na przykład godzinę temu w Chojnicach. W tej chwili znów grzmi w Chojnicach, a także burze pojawiają się na naszym wybrzeżu. Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa ponownie. W nocy do Polski z zachodu wkroczy kolejny front. Pogodnie tylko na krańcach wschodnich, także na nizinie szczecińskiej. Tutaj najchłodniej, zaledwie 10 stopni. Najcieplej 13 na Dolnym Śląsku, poza tym około 12 stopni. Zacznie mocniej wiać nad morzem. Poza tym wiatr słaby z kierunku zachodnich. Ciśnienie będzie powoli rosło. Jutro przed południem dużo chmur nad Polską. Pogoda zacznie poprawiać się dopiero po południu, ale do tego czasu sporo chmur, sporo deszczu. Może też zagrzmieć i będzie chłodniej niż dzisiaj, bo od 17 do zaledwie 20 stopni na południu. Do tego w całym kraju już mocniej powieje i ten wiatr będzie zwiększał odczucie chłodu, więc temperatura odczuwalna będzie niższa od tej, którą zobaczymy na naszych termometrach. Na szczęście to załamanie pogody nie potrwa długo, tylko w poniedziałek. We wtorek już więcej słońca i z każdym dniem odrobinę cieplej. I znów na termometrach zobaczymy 26, może nawet 27 stopni, ale nie wrócą już upały 30-stopniowe. Więc to upalne lato rodem z południa Europy już, drodzy Państwo, za nami. Więcej o pogodzie wieczorem około 20:50. Zapraszam serdecznie.